To oczywiście nie koniec pozytywnych informacji, bo choć nie są one zazwyczaj nośne, to przecież są bardzo ważne. Wśród nich informacja dotycząca aktywności krwiodawców w organizowanych zbiórkach, które mimo długiego czasu pandemii mają się bardzo dobrze i tak samo ma się wciąż popularne krwiodawstwo. Nie ma takiego zaproszenia do udziału w akcji, które nie zyskałoby aktywnych odbiorców. Ci są i to za każdym razem, bo za każdą akcją z udziałem krwiodawców niesie się dobro, łańcuch życia, który musi być stale podtrzymywany. Stąd tak ważna jest regularność wydarzeń, za którymi stoi m.in. Klub Krwiodawcy w Mundurach. Po raz kolejny Klub Krwiodawców zaprosił zatem w progi sali kominkowej 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zgadza się. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia akcja, ale tylko z tego względu, że w klubie nowym naszym wojskowym będzie tam lepszy dostęp dla osób cywilnych. Dodatkowo może wskrzesimy znowu grilla, kiełbaski lub inne jeszcze tam jakieś niespodzianki dla dawców. Bo atmosfera, jaka się tworzy wśród krwiodawców, jest bardzo pozytywna i chętnie się tym dzielą, dlatego jak zawsze organizatorzy z radością witali wszystkich ustawiających się w dość długiej kolejce. Frekwencja jak na tą godzinę jest bardzo, bardzo dobra. Dzisiaj tu jest fajna ekipa, są żołnierze, jest służba więzienna, OSP, Straż Państwowa, więc wiadomo, jeszcze myślę, że jakiś policjant pewnie dojedzie. Dzisiaj też widać nowe twarze, nawet jeszcze nie, że jest, że tak powiem, takie jak to zawsze na początku akcji, drobne zamieszanie. Jeszcze ze wszystkimi tam się nie przywitałem, że tak powiem, ale widzę niektóre właśnie nowe osoby. I to jest przypisane tym akcjom, co oznacza, że krwiodawstwo wciąż cieszy się popularnością, nie gaśnie chęć niesienia pomocy właśnie w ten sposób, oddając krew, bezcenny dar życia, który należy systematycznie dostarczać w zależności od potrzeb, do czego również stosuje się Klub Krwiodawcy w Mundurach. Ostatnio były grupy krwi ABRK+, między innymi na przykład zawieszona, ale ostatnio tam Ercek Olsztyn wydał zarządzenie, że właśnie na akcjach już od 25 idą, że tak powiem, wszystkie grupy krwi, więc dzisiaj na naszej akcji tutaj każda krew jest przyjmowana. Długa kolejka nikogo tu nie zraża, wręcz motywuje, by przejść poszczególne etapy, od rejestracji po badanie i kwalifikację, którą tym razem pozytywnie przeszło 30 krwiodawców. I ta liczba, a wraz z nią ilość oddanej krwi z pewnością będzie większa przy kolejnym wspólnym spotkaniu podczas akcji z udziałem krwiodawców. Datę już można notować. Już mówię, 27 maja kolejna akcja. Mam nadzieję właśnie, że w naszym nowym klubie tutaj wojskowym, że będzie grill i że zaczniemy tak jakoś, no powiem, z przytupem. Jak zawsze w tym gronie, osób, które chętnie oddają krew za uśmiech i świadomość, że właśnie się komuś pomogło, komuś uratowało życie.